Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hejo, hejo, moi kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i przychodzę do Was, już Wam pokażę, z czymś napoczętym. Tak, niestety z czymś napoczętym. Ta-da! Jest to oczywiście pudełeczko, będzie to open box, glossy boxa lipcowego. Tak, dobrze mówię, lipcowego. Pudełeczko jest klasyczne, no wciąż takie same. Ono napoczęte niestety, tak. No ale troszeczkę już czeka, bo chyba dwa dni czekało, natomiast miałam dla Was kolejkę już filmów, a nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jest jedna rzecz, którą właśnie już używałam, testowałam, także dam Wam znać. Także tak, jest karteczka z produktami. Tu jest jakieś oczywiście jedz pięknie, zdrowo i tak dalej, jakiś przepis na brązowy ryż, spaghetti i tak dalej, także nie dla mnie, nie dla mnie. Tutaj mamy jakiś, nie wiem też co to jest, muszę przejrzeć. Wygraj bilet na letnią noc do Luna Cinema, jest jakieś kino, nie wiem o co chodzi, ale takie kino, które macie tutaj jakby na zewnątrz, tak jakbyście siedziały w amfiteatrze. Tak jakby. Dobra, jest tutaj wstążeczka, jak już Wam mówię, że tak jak już wspomniałam, pudełeczko już było naruszone. No i jedziemy. Ja już wiem, co jest w środku. Dobra, to może zaczniemy od produktu, który ja już właśnie używałam. I jest to nic innego jak Hawaiian Tropic Lip Gloss Iceland Berry. Błyszczyk po prostu do ust z Hawaiian Tropic. Bardzo fajny zapach, taki owoców leśnych, malin i tak dalej. Także bardzo fajne uczucie na ustach, jest go naprawdę dużo, ochrona jego średnia, bo SPF 25. Wygląda ten produkt tak. Jeżeli chodzi o jego cenę wyjściową, to rzekomo na przykład na stronie hawaiiantropicshop.co.uk 6,99. No i to chyba jest, poczekajcie. Tak, wszystkie produkty w tymże pudełku są full size, czyli pełnowymiarowe. Także pełnowymiarowy produkt, 7 funtów, super, bardzo się cieszę, że jest w pudełku. Ja bardzo lubię błyszczyki, a ten jest naprawdę genialny. Pachnie i po prostu smakuje pysznie. Także to jest pierwszy z produktów. Drugim produktem, jaki Wam pokażę, to poczekajcie, muszę odwrócić, jest to krem na noc U Tan and Tone. Tak wygląda opakowanie, czekajcie, jest go tutaj 25 ml, no tak jak tutaj piszą, no to jest to pełnowymiarowy produkt. Cena jego to 12,50 i jest to nic innego jak odżywczy krem na noc z delikatnym jakimś kolorem, przyciemnianiem naszej skóry. Czyli ma to jakieś działanie takie jakby samoopalaczowe, coś na tej zasadzie. Także zobaczymy, jaka jest jego konsystencja. Poczekajcie, zaraz Wam powiem. Biały taki. Czekajcie. Biały. Sprawdzimy sobie zapach. Jeszcze go nie używałam. Taki biały kremik. Poczekajcie, zobaczymy, jak pachnie. Mam nadzieję, że mi nie zrobi tu brązowe jakieś plamki. Prawie niewyczuwalny, prawie niewyczuwalny. Bardzo szybko się wchłania. Bardzo szybko się wchłania. Zostawia taką miękką skórę. No i poczekajcie, właściwości jakieś odżywcze, odbudowujące i to jest niby z jakimś złotym, nadaje jakiejś naszej skórze jakby złoty kolor. No zobaczymy, powiem Wam, że jestem jego ciekawa. Zobaczymy, przekonamy się, jak go zastosuję, dam Wam znać. Nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi oraz dekoltu. Okrężnymi ruchami jakby rozetrzeć ten krem. Uważać na brwi, przy nasadzie tutaj włosów trzeba uważać i po użyciu, po zastosowaniu tego kremu umyć ręce. No to czyli on będzie miał jakieś takie tutaj za zadanie przyciemnić nam skórę twarzy. Zobaczymy, powiem Wam, że jestem bardzo go ciekawa, jest go 25 ml, nie jest mało. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie również wydajny.
Przekonamy się, jak go zastosuję, to Wam dam znać. Tak jak powiedziałam, cena jego to 12,50. Kolejna rzecz, z jakiej jestem zadowolona, bo ja bardzo lubię testować nowe rzeczy. Tu jest akurat maskara wodoodporna. Pierwszy raz to widzę. Emotion Allowed i Icona albo Icona Milano. Tak wygląda ten tusz. Już Wam pokazuję. No i jest to oczywiście maskara. Rzekomo można nią budować sobie tutaj, wiecie, budujemy sobie nie rzęsy, tylko look, jaki będziemy chcieli osiągnąć. Czekajcie, jakiś włos. Tak wygląda szczoteczka od tej maskary. No, myślę, że jest spoko. Krótkie włoski. Nawet znośnie pachnie. No zobaczymy, przetestujemy, także dam Wam znać. Nie lubię wodoodpornych maskar, ale no cóż, taką mam, taką przetestuję. Icona Milano 13,04, jeżeli chodzi o cenę tego tuszu. Ja bardzo lubię testować tusze, także super ekstra, także sprawdzimy. To jest kolejna rzecz w pudełeczku. Jedziemy dalej. Następną rzeczą jest Blank Canvas F20 Cosmetics. I jest to nic innego jak tak wyglądający pędzelek. Z racji tego, że ja pędzelków mam fajne włosie, delikatne, raczej delikatny, bardzo mocno zbity, fajny, chyba raczej taki do rania rozświetlacza z bronzerem i z różem. I już sprawdzamy cenę. F20, to już powiedziałam, jest to flat brush, czyli płaski pędzelek. Cena jego 11,95. I jeżeli odwiedzicie stronę blankcanvascosmetics.com, dostaniecie 30% jakby zniżki na produkty i to jest ważne do 31 lipca, używając kodu blankcanvasgb. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Także jak uchwycicie, to bardzo proszę, możecie sobie skorzystać. Jeżeli będziecie oczywiście chciały, jeszcze raz, żebym Wam powtórzyła, będziecie zainteresowane, to piszcie mi oczywiście pod tym filmikiem w komentarzach, to ja Wam ten kod jeszcze raz udostępnię. Także taki oto pędzelek. Ja myślę, że on będzie dobry do rozdania, tak ja uważam, bo ja pędzelki mam, a wygląda bardzo ładnie, jest fajnie zapakowany. Mam nadzieję, że się komuś przyda bardziej niż mi. Także pędzelek i tak jak mówiłam, cena jego to 11,95, także nie mało, nie mało. I ostatnia rzecz w naszym pudełku jest to Heron The Tangling Brush. Heron. Tak wyglądająca szczotka. I ja również uznałam, że to będzie prezent, czyli po prostu upominek do rozdania. Jeżeli chodzi o cenę tej szczotki, 7 funtów, 6,99. Dlaczego chcę ją oddać? Ponieważ ja mam podobną z Look Fantastic, była w pudełeczku, następnie mam też Tangle Teasera w dwóch wydaniach, mokrym i suchym, także ja po prostu będę chciała się podzielić tąże szczotką z Wami. Także te dwie rzeczy na pewno pójdą do rozdania, wiem co do tego dorzucę, także spodziewajcie się rozdania na 2000, a zaraz po nim rozdania na 3000. No i dobra, i tak by wyglądało całe pudełeczko. Zobaczcie, pudełeczko jest już puste. Jeżeli chodzi o moje skromne zdanie, no szału nie ma, szału nie ma. Powiem Wam, że wyczekam chyba do jeszcze sierpniowego. Jedna rzecz w sierpniowym, dostałam maila, powiem Wam, z zapytaniem odnośnie paletek. Znowu będą paletki z Mła w sierpniowym pudełeczku i miałyście opcję do chyba 14 teraz, tak, do 14 teraz lipca. Macie opcję, że możecie sobie wybrać, które kolorki z paletki byście chciały w tym sierpniowym pudełeczku. No ja wybrałam te brązowe, nie pamiętam jak się to nazywało, natomiast szczerze, no trochę już mam dosyć paletek. Paletkę też miałam ostatnio albo w Glossy Boxie, albo w Piglossy, nie wiem, w któryś z pudełeczek i też to była paletka Mła. Fajna rzecz, natomiast no chyba jednak jak już ktoś ma przesyt kosmetyków, to już nie wiem, czym mogliby mnie zaskoczyć. Także z tych produktów się na pewno cieszę. To są 3 produkty, z jakich się cieszę. Jest to ten krem, ponieważ mogę go przetestować. Jestem ciekawa, czy faktycznie przyciemni mi trochę kolor skóry. Tusz, nowy tusz, nowego tuszu nigdy za wiele. Bardzo lubię testować. I to jest bardzo fajna rzecz. 7 funtów to nie mało, a naprawdę bardzo pyszna rzecz do ust. Tak by to wyglądało całe pudełeczko, natomiast te dwie rzeczy po prostu powędrują do rozdania. Także ja się z nimi podzielę.
Tak by wyglądało całe pudełeczko lipcowe. Czy się cieszę? Ogólnie tak i powiem Wam, gdybym może jeszcze tutaj bardziej gdybym bardziej zajmowała się na co dzień wizażem, to pewnie by mnie bardzo cieszyły te rzeczy. Szczotka, tak jak mówię, no ileż można mieć szczotek, także no posiadanie trzech czy czterech identycznych nie ma naprawdę dla mnie sensu. Natomiast pędzelek, jeżeli ja mam już jeden czy dwa pędzelki do rozcierania rozświetlacza, do blendowania rozświetlacza z bronzerem, no to jaki sens jest mieć jeszcze jeden kolejny? Ja wiem, że w sumie, wiecie, no są dziewczyny, które mają po prostu zwarcie na tym punkcie, ale ja do nich nie należę. Także ja zdecydowanie podzielę się z Wami tymi właśnie dwoma produktami z tego pudełka lipcowego. Tak by wyglądało moje pudełeczko. Ogólnie jestem zadowolona, muszę przyznać, że jestem zadowolona. No zobaczymy, czy mnie jeszcze czymkolwiek zaskoczy pudełeczko sierpniowe. Wiem na pewno, że będzie tam paletka. Częściowo się cieszę, częściowo nie, no bo paletkę z Mua mogłabym sobie sama zakupić, to jest koszt 4 funtów, czy chyba 6, nie pamiętam teraz, w zależności, która to będzie z paletek. No, także tak by to wyglądało, zamknięte pudełeczko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie mi znać oczywiście, jeżeli subskrybujecie również Glossy Boxa, to czy Wy jesteście zadowolone z Waszego tego pudełeczka, co Wam się najbardziej przyda, co Wam się najbardziej podobało, z czego jesteście zadowolone, a z czego nie. Bardzo Was proszę, podzielcie się ze mną swoimi opiniami. Ja bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi, ten filmik będzie bardzo krótki, ponieważ no, nie było tutaj nad czym jakby się zawieszać. Trzymajcie się cieplutko, zapraszam Was na Facebooka, Twittera, Instagrama oraz Pinteresta, jak i zarówno na Facebooku zapraszam do fanpage'a, znaczy na fanpage'a oraz do snapowania, czyli na Snapchata. Mój nick to agusiek35 z dużej A. To by było na tyle, to by był opis i open box pudełka Glossy Box lipcowego. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jak nie pod filmikiem, to w komentarzach. Trzymajcie się cieplutko. Stado buziaków Wam przesyłam, pozdrawiam Was bardzo gorąco, ściskam Was bardzo mocno. Bajo!